Nazywam się Lesław Reguła. Lotuję w teamie razem z żoną pod nazwą Małgorzata i Lesław Reguła. Moja hodowla gołębi zaczęła się od roku 2015, ale pierwszy raz lotowaliśmy w roku 2016. Nawet nie lotowaliśmy wtedy jeszcze razem, bo do związku zapisaliśmy tylko moją żonę. Ja ze względu na pracę nie mogłem przebywać w Polsce, pracowałem w Belgii i żona rozpoczęła przygodę z gołębiami sama. Co dziwne, kobieta, która nigdy w życiu nie miała do czynienia z gołębiami, nigdy w życiu gołębia w ręce nie trzymała i nie znała się kompletnie, osiągnęła naprawdę rewelacyjny wynik już w 2016 roku, czyli pierwszym roku lotowania. Zdobyła mistrzostwo oddziału kategorii A, wicemistrza kategorii B, drugiego wicemistrza kategorii C i mistrza kategorii D w pierwszym roku lotowania. Nie potrafiła rozróżnić samicy od samca, musiałem znaczyć te gołębie, żeby mogła nimi lotować, wkładać na loty. Co fajne też, nigdy nie zrobiła też lotu próbnego gołębią. Lotowała po prostu z domu, od razu gołębie woziła na punkt wkładań i tak to wyglądało. Sukces zaczął się od gołębia, którego już wcześniej pokazywałem, o imieniu Dany. I to były jego córki. Córki były, leciały niesamowicie i były pierwszymi gołębiami na oddział. Te gołębie naprawdę rewelacyjnie latały i latają do tej pory. I to są niesamowite gołębie. Dany to gołąb, który Dany zbudował całą hodowlę. Tak. Na gołębiu Danym oparta jest spora część hodowli, prawie że cała hodowla. Mam bardzo dużo jego dzieci w rozpłodzie. Dzieci robią tą samą robotę, co i on, co ten gołąb. To naprawdę u tego gołębia nie ma pomyłki. Jeśli te gołębie przeżyją i uchowają się u mnie w gołębniku do lotów gołębi dorosłych, to one robią niesamowitą robotę na średnim i krótkim dystansie. Na krótkim może mniej, bardziej na średnim, kategoria C, loty 300 km. Gołąb Dany to od jakiego hodowcy gołąb? Gołąb Dany pochodzi od hodowcy Danego Van Dijka. I do tego gołębia, czyli tej rodziny krwi, jakie gołębie były dołożone? Do tego gołębia dokładam... Ten gołąb ma co roku kilka samic i powiem szczerze, nie okłamując nikogo, z każdą jedną samicą jest to samo. Tu nie ma pomyłek. Ten gołąb, większość młodych jest bardzo podobnych do niego. 90% gołębi jest podobnych do niego. Ciekawostką też jest to, że wszystkie jego młode, on nigdy ten gołąb nie dał w gnieździe parki gołębi. Zawsze są to albo dwa samczyki, albo dwie samiczki. Zawsze. Odkąd go mam, zawsze to są to młode jednopłciowe. Co świadczy też o w sumie wyjątkowości gołębia, bo tak, tylko tak, wyjątkowe... Bardzo dobrze przekazuje geny. Dodam jeszcze, że wszystkie jego dzieci, wszystkie córki i samczyki robią tą samą robotę, co on. Mam sporo tych gołębi na gołębniku, a tylko dlatego, że one wszystkie przekazują to samo, co protoplasta Dany. Naprawdę. To są niesamowite gołębie. Prezentuję Wam najlepszego mojego gołębia rozpłodowego w hodowli, pochodzącego od Danego Van Dijka. To jest oryginalny gołąb Danego Van Dijka. Ojciec, dziadek najlepszych moich gołębi lotowych, jak i rozpłodowych. Gołąb, od którego w sumie cała hodowla jest prawie zbudowana. Tak. Na tym gołębiu jest zbudowana prawie cała moja hodowla. Najlepsze lotniki, gołębie rozpłodowe, dzieci, wnuki wychodzą się z tego gołębia. Z gołębiem jest dość charakterystyczna historia, ale to jakby temat jest jeden, ale w przypadku tego gołębia
ten gołąb dał całą radość dla tego gołębnika, bo jego dzieci, wnuki zdobywają pierwsze nagrody na oddział, są najlepszymi lotnikami, więc no uważam, że to chyba... To jest najlepszy gołąb jakiego rozbudowy, jakiego w życiu miałem. Myślę, że już lepszego nie będę miał. Nawet to, co rozmawialiśmy w mieszkaniu, że dotychczas nie było gołębia, który by po tym danym nie leciał. Tak, tak, tak. Nigdy, nigdy. Wszystkie, muszę zaznaczyć, że wszystkie gołębie, które utrzymają się do lotu gołębi dorosłych, bo oczywiście na młode gołębie również giną, jak i inne, i u innych hodowców, wszystkie te gołębie zajmują czołowe lokaty w oddziale. Wszystkie. Wszystkie oczywiście, które się utrzymają, nie? To jest drugi mój super gołąb rozpłodowy o imieniu Kropek. Jest to gołąb z rodziny, pochodzący z rodziny Houben. Imbret na Younge Artist rodziny, najlepszego gołębia rodziny Houben. Dzieci tego gołębia, niesamowite lotniki w kategoriach B, C i maraton. Bardziej w kategorii C i maraton. Te gołębie nie mają sobie równych z lotów bardzo ciężkich. Z lotów upalnych, z lotów pod wiatr i bardzo, bardzo wymagających. Super gołąb rozpłodowy. Ja też zaznaczę, że jest to drugi najlepszy gołąb rozpłodowy w hodowli, ale to tylko i wyłącznie z tego, że dzieci tego gołębia sprawdzają się troszkę w zupełnie innej kategorii niż gołębie w przypadku danego. No. Czyli no, tu jest typowo linia zupełnie inna, gołębi również twardych, ale jak w przypadku tych gołębi? One pewnie za młodego jeszcze nie lecą, dopiero tak, roczne, tak, dwulatki. Tak. Te gołębie nie lecą jako gołębie młode, choć też się na młode też się pokazują. Na gołębie roczne słabiej, ale od dwulatków one nie mają sobie równych w kategoriach C i maraton, nie? Wszystkie zasługi w tych kategoriach, tych dalszych, to osiągnąłem dzięki gołębiom Houben. Z ostatniego lotu z 500 dość ciężkiej, na pierwszych 9 gołębi było 6 Houbenów. 6 gołębi z rodziny Houben. I to były wnuki i dzieci tego gołębia. Kolejny gołąbek pochodzi od hodowcy, to jest oryginalny gołąb od Hardego Krugera. Gołąb Hardy Kruger. To jest u mnie akurat świeży nabytek. Za wiele na ten temat nie mogę nic powiedzieć. To jest świeży temat u mnie. Jednak mam nadzieję, że bardzo dobrze te gołębie będą sprawować się na lotach. Można pokazać rodowód tego gołębia, bo mówimy o tym, że to jest gołąb od Hardiego Krugera, ale jakby hodowcy sobie popatrzyli, bo akurat mnie to bardzo interesowało, jest to bezpośrednio syn Blooper, a Blooper no to jest dziecko Black Powera i Astiny, no i od dołu jest również znowu Black Pear parowany na Kingi, więc no papierowo powiem szczerze, gołąb warty kilka tysięcy euro, ze względu na to, że no, Hardy Krugera gołębie osiągają fenomenalne ceny i to są ceny rzędu 3-4 tysięcy euro za sztukę. No a tu jest jedna taka perełka. Gołąb naprawdę pięknej budowy na super oku. Mam nadzieję, że będę miał bardzo dużo pociechy z tego gołębia. Wiadomo, jest to czas, który no, gołąb musi według sobie wypracować. Według mojej oceny rewelacyjny gołąb. Rewelacyjna budowa, skrzydło. On teraz nie wygląda najlepiej, jest w fazie już początkowego pierzenia, ale normalnie jest naprawdę rewelacyjny dom. No, jeżeli chodzi o wartość taką finansową, no to na pewno jest warty dużo, ale no teraz jeszcze musimy czekać na tą wartość genetyczną, no bo hodowca nie kupuje każdy gołębia po to, żeby powiedzieć, o mam gołębia wartego, nie wiem, 10 tysięcy, kupuje każdy po to, żeby wiedzieć, że ten gołąb po prostu wszystko okaże się będzie w dalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że sprawdzi się u mnie i da mi dużo satysfakcji. Kolejny gołąbek to jest moja perełka, najlepsza moja lotniczka w tym roku. Wywodzi się z gołębi Grześka Cymera. W tym roku w kategorii C, konficet 764. W ubiegłym roku była
trzecią lotniczką okręgu kategorii C i reprezentantką okręgu na wystawę ogólnopolską. W tym roku możliwe, że pierwsza. W tym roku mam nadzieję, że będzie pierwsza. Dwa lata temu była drugą lotniczką okręgu kategorii I i też była reprezentantką okręgu na wystawę ogólnopolską. Czyli dwukrotna reprezentantka okręgu na wystawę ogólnopolską. Jest to hodowca samica, która na 99% z takim wynikiem no, ma bardzo wysoki wynik na skalę okręgu, bo 7 konficjent no, to już daje naprawdę pudło. Jeżeli wyniki oczywiście później na to wskażą, no bo wiadomo, może być go nawet 5 konficjent w C czy 6, ale warto zaznaczyć, że też wynik w kategorii C tu jest wylatany w hodowli świetny, bo możliwe, że też to będzie mistrzostwo okręgu. Mam nadzieję. Okręgu i jeszcze mam nadzieję na region. Nie wiem, jak to się poukłada, ale... Na to liczę. Bo teraz tak, w tamtym roku kategorię C z jakim wynikiem zamykał najlepszy hodowca? To był mój kolega Rafał Perdoch z wynikiem z koeficjentem 16. Ale nie. Mistrzostwo okręgu. Mistrzostwo okręgu. A, 16. Jego lotniczka miała... A nie mówię lotniczka. Hodowca. Najlepszy. W okręgu. Zamykał. Nie pamiętam. Nie wiem. Ale nie, 120... Tak, 120 z groszem chyba. Z groszem, co nie? A tu w hodowli macie w tym sezonie? W tej chwili mam 117. 117, czyli kategoria, możliwe, że kategoria C. Jest to na tytuł mistrza okręgu, tak. jeżeli nie będzie wyniku lepszego. No na razie to jest takie gdybanie, tak? A gołąbek lotnik miał koeficjent 16. Ona ma w tej chwili 7. Dokładnie. Także na chwilę obecną samica, która w tamtym roku była trzecią samicą okręgu w kategorii C, dobrze mówię? W I. W C. W ubiegłym roku w kategorii C, dwa lata temu w kategorii I. Dwa lata temu w I. Dwa razy reprezentowała okręg na wystawie. A teraz trzeci raz będzie reprezentowała, teraz jeżeli się uda. Mam nadzieję, że będzie trzeci raz reprezentowała kolejny raz w kategorii C. 7 koeficjent w kategorii C. Także no, wynik super. To są moje gołębniki. Dwa pierwsze gołębniki to są gołębniki gołębi rozpłodowych. W tej chwili gołębie są już rozdzielone. Tutaj znajdują się w wolierze samice rozpłodowe. Tutaj są samce. Kilka par jest zostawionych jeszcze na ostatnie młode. Gdzieś tam pod zamówienia koledzy prosili i zostawiłem kilka par jeszcze. To są ostatnie już jajka. Czyli pierwszy przedział, to pierwsze te dwa przedziały to gołębnik rozpłodowy, jak rozumiem. Tak. Potem tak, idziemy tam do gołębnika już lotowego. Kolejne dwa gołębniki. To są gołębniki samców. Ten i ten to są gołębniki samców. W tej chwili znajdują się tu pary. Po lotach pozwoliłem gołębiom się połączyć w pary, żeby wychowały sobie tam po jednym młodym i w nagrodę za wyniki. Niech sobie wychowają po młodym. No i ostatnie dwa boksy. Dwa ostatnie przedziały to są gołębie młode. To znaczy trochę inaczej. Ten gołębnik to jest gołębnik samic, a ze względu na to, że gołębie samice są przeniesione do samców, wykorzystany jest do gołębi młodych. Czyli dwa ostatnie gołębniki w tej chwili służą jako gołębniki i gołębi młodych. Ile gołębi jest szykowanych do lotów gołębi dorosłych? W tym roku na spisie miałem 83 samice. Lotuję klasyczną metodą. Klasycznym wdowieństwem samic. Czyli samce zostają? Samce zostają w domu, samice są lotowane. Młodych? Ile? Młodych jest, oddawaliśmy przedwczoraj spisy, 104 młode na spisie. No, przyzwoicie. Normalnie, średnio. Czyli powiedzmy hodowla z rozpłodem może liczyć 200 gołębi, tak, powiedzmy. Tak. No bo... Znaczy, no może trochę więcej, bo sam... No w tej chwili samice jest mniej, bo część zginęła na lotach, ale... Tak, ale mówię pod tym kątem, że potem młode, kiedy zakończą swój etap... To też będzie mniej. Tak liczę około 200 gołębi. No czyli powiedzmy tak przeciętnie w Polsce hodowcy trzymają 150, 200, 250 gołębi. Czyli idealnie średnia hodowla. Ale no wyniki już nie średnie. No, myślę, że nie. Myślę, że jest dobrze. Wracając do wyników, bo o tym przed chwilą mówiliśmy, taka kartka jest przygotowana, kartka z takimi sukcesami. Wygląda to hodowcy w ten sposób. No i co to są za wyniki i co to za sukcesy? No musiałem zrobić sobie taką ściągę, bo nie do końca, nie pamiętałbym tych wszystkich wyników. Zaczęło się, znaczy może nie zaczęło się, ale najfajniejszym wynikiem było
Mistrzostwo Okręgu kategorii B 2018 rok, Wicemistrz Okręgu kategorii B 2019 rok, Wicemistrz Okręgu kategorii B 2020 rok, drugi Wicemistrz Okręgu kategorii C 2021 rok, Wicemistrz Okręgu kategorii D 2021 rok, Wicemistrz Regionu 6 Poznań kategoria Maraton 2020 rok, siódmy Przodownik Regionu Poznań kategoria GMP. I teraz na szczeblu Mistrzostw Polski, Mistrzostwo Polski 2019 rok, 61 Przodownik kategorii B, Mistrzostwo Polski 2020, 63 Przodownik kategorii B, Mistrzostwo Polski 2020, 84 Przodownik kategorii GMP, Mistrzostwo Polski 2021, 71 Przodownik kategorii Derby. I tu jeszcze czwarty przodownik okręgu kategorii B, 21 rok i siódmy przodownik okręgu kategorii A, 21 rok. Czyli tych sukcesów trochę było. To są ostatnie 3 lata. To są ostatnie 3 lata. Wiadomo, do tego dochodzą jeszcze lotniki. Do tego dochodzą lotniki, mistrzostwo oddziału, bo rewelacyjne, sumie... bo w tabelce oddziałowej od 2019 roku we wszystkich kategoriach jestem na pierwszym miejscu. Czyli w oddziale przez oddział, trzy... Oddział z całości mistrz, z pięćdziesiątki mistrz, gołębie typowane mistrz. No i w kategoriach poszczególnych też jest mistrzostwo lub wicemistrzostwo. Czyli 19 rok, 20, 21 i teraz 2022, tak, czyli tak, już czwarty też sezon. Dalej się powiodło, kolejny rok powtórzyłem. Wszystko mistrzostwo oddziału. W mistrzostwie oddziału. W mistrzostwie w gołębiach typowanych wicemistrz, a tylko dlatego, że straciłem sporo punktów na locie z odległości 300 km, bardzo przewianym gołębie moje, to nie nadają się na takie loty. Na loty z wiatrem, tak jak mówią, że czapka konwojenta nawet przyleci. Wyjątkowość hodowli polega na, oparta jest na moim super rozpodowcu gołębiu o imieniu Dany, który naprawdę wydał mi wiele, wiele, wiele bardzo dobrych lotników, gołębi rozpłodowych. Jego dzieci i wnuki zdobywają same najlepsze miejsca. To się okazuje, że co kolejny młody, kolejny gołąb to jeszcze lepsze sukcesy. Tak, 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 tak. Każdy kolejny młody, każde inne parzenie. Od początku zawsze te gołębie były najlepsze na moim gołębniku. Ale kolejne okazuje się inne parzenia i są coraz to lepsze wyniki. To się bardzo rzadko spotyka, bo zazwyczaj jest tak, że hodowcy opierają hodowlę gołębi na 3, 4, 5 rodzinach, a tu okazuje się, że jeden gołąb jest takim głównym asem. Tak, 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 tak. Ten gołąb robi 90% roboty w rozpłodzie. No i do tego dochodzą teraz gołębie rodziny. Oczywiście. Gołąb Dany, mogę go zakwalifikować, znaczy jego dzieci, lotniki, do lotów w kategorii 300, ponad 300 km, czyli kategorii AB. Kolejne moje gołębie, rewelacyjne wręcz, to są gołębie z rodziny Houben. Posiadałem gołąbka, już nie żyje niestety, gołąbka, oryginalnego gołębia od rodziny Houben. Był to wnuk, a tym samym imbret na Younger Artist. Bo to jest ciekawostka, że ten gołąb był wnukiem Younger Artist, a jednocześnie od strony matki był prawnukiem. Prawnukiem Younger Artist. Czyli bardzo mocny, bo to był wyjątkowy gołąb na skalę Polski, chyba nigdzie takiego gołębia. Tak, drugiego takiego gołębia nie było. Ja tego gołębia w pewnym momencie, znaczy on teraz nie żyje, ale zanim tego gołębia odsprzedałem dla kolegi Grześka Cymera. Tak się zaczęła też w sumie nasza znajomość, później przyjaźń. Gołąb poszedł do niego? Gołąb poszedł do niego, ale po tym gołębiu zostało mi sporo młodych na gołębniku. To są gołębie niesamowite, w lotach ekstremalnych, tak, że tak powiem, lotach pod wiatr, upalnych. Takie loty właśnie jak teraz są. Czasy się zmieniają, pogoda się zmienia, klimat się zmienia i te gołębie są nie do pokonania w lotach upalnych, pod wiatr, nie mają sobie równych. To w sumie bardzo... To jest kategoria C i maraton.
Czyli w sumie im dalej, im bardziej, im dalej, gorsze im warunki. Ciężej. Ja wiem, że te gołębie będą wygrywały u mnie, w ogóle w oddziale i co, co wtedy jest przeciwieństwem do danego, bo wtedy gołębie danego tak, nie lecą. Tak, tak, tak. Te dwa szczepy gołębi, te dwie rodziny bardzo się uzupełniają. Zaczynają gołębie z rodziny mojego danego. Powiedzmy, że kończą gołębie Holben, a jeszcze jest jedna rodzina gołębi, gołębie od Grześka Cymera. To też są niesamowite gołębie. I to one, i te gołębie od Grześka Cymera robią to samo, przeplatają się, może nie, nie wiem jak to powiedzieć, uzupełniają gołębie znowu Holben w lotach maratońskich. Tych najdłuższych. Tych najdłuższych i też właśnie bardzo ciężkich. Jeśli lot jest bardzo wymagający, maraton jest 10-godzinny, 12, wygrywają gołębie Grześka Cymera. Loty ciężkie, upalne, 7, 8 godzin, 500-ki, wygrywają Holbeny. I mam trzy takie właśnie szczepy, rodziny gołębi, które w pewnym momencie jedna rodzina wspomaga drugą rodzinę, stąd się bierze wynik. A ja jeszcze uważam, że w tym wszystkim jest ukoronowaniem tego wszystkiego, co mówimy, ta samica, która będzie teraz reprezentowała. Tak, tak, będzie. Tą hodowlę, a jak ona dalej pójdzie, to czas pokaże. Jest to samica, którą właśnie zaprezentujemy. Samica jest od. Podsumowując, hodowcy, film. Hodowla na pewno wyjątkowa ze względu na wyniki i sukces przede wszystkim danego, bo dzięki temu gołębiowi zasłynęła w dużym stopniu ta hodowla. I dzisiejsza wizyta to tylko film, ale jakby też związane było to, że gdy przyjeżdżaliśmy tu, to ja byłem nastawiony na film. Okazało się, że jednak trzy gołębie na aukcję trafią. Gołębie wyjątkowe. Co to za gołębie i czy to są gołębie warte uwagi? Mam nadzieję, że gołąbki potencjalnym nabywcom sprawią dużo radości. To są naprawdę fajne gołębie. Naprawdę fajne gołębie. Bezpośrednio dziecko danego? Bezpośrednie dziecko danego. Imbret danego, bo to jest dany razy jego córka. Kolejny gołąb to jest z gołębnika rozpłodowego wyciągnięty. Wyciągnięty z gołębnika rozpłodowego. Samiczka. Stuprocentowa, pełna siostra mojej najlepszej lotniczki, jakiej wyhodowałem w życiu. A ciekawostka, tylko powiem, że ta samica w ogóle nie brana była pod uwagę, ale gołąb, który miał być na pozycji drugiej, okazało się, że go nie ma. Tak, i stwierdziliśmy, że no, musimy coś dać fajnego na drugą pozycję, więc idzie Umawialiśmy siostra. Się na innego gołąbka, niestety nie mam go. Nie wiem, co się z nim stało. Myślę, że jastrząb go zjadł po prostu, bo miał być to gołąb z gołębnika lotowego. Tak, miał być gołąb z gołębnika lotowego, ale tutaj ataki jastrzębia to są normalną sprawą. I kolejny gołąbek, czyli trzeci, to jest gołąb, młody gołąb po oryginalnym gołębiu Hardego Krugera. Na kubacki. Na Hardy Kruger parzony na samicę od Lubomira Kubaczka. Także hodowcy, zapraszamy, a ja tylko chcę pogratulować tak ogromnych sukcesów. To jest 19, 20, 21, teraz 22 rok, kiedy w oddziele są prawie wszystkie mistrzostwa wygrane. No i na skalę okręgu, no wyniki regionu mówią same za siebie. No i mistrzostw Polski, prawda? Także hodowla, która robi naprawdę duże wow, no i oby tak dalej. A my na pewno jeszcze nieraz tu podjedziemy, a hodowcom życzymy udanego sezonu lotów gołębi młodych. Dziękuję bardzo. Dobry lot. Dobry lot.